Witam wszystkich w piekielnej kuchni. Czyje to? Moje. Nazywam się Skiwie Biały, przyjechałam z małej miejscowości Lubin i jestem kurą domową. Całe życie robiłam coś dla innych, dla męża, dla dzieci, spełniałam ich marzenia. Dziś jest mój czas, walczę wyłącznie o siebie i dla siebie i mam nadzieję, że wygram ten program. To twoje domowe gotowanie za chwilę nam wszystkim wyjdzie bokiem, oblizujesz łyżki. W takim razie ja nie zamierzam tego brać do ust. Ja jestem amatorem, ja przyszłam do Hell's Kitchen się uczyć, zdobywać doświadczenie. Użyłaś świeżych jajek? Jest przegotowana totalnie. Szef Amaro nie zostawia na mnie suchej nitki. Sylwia, dlaczego płaczesz? Przykro mi, że nie gotuję tak dobrze jak koledzy i koleżanki. Nie dałam rady, siadłam psychicznie i oto do siebie mam największy żal. Musisz zacisnąć zęby. Zaciskam, szef. Jest dla ciebie dobre? Nie jest, szefie. Poległam na głupich szparagach. Czuję, że marnuję swoją szansę. Wynoście do domu! Nie poddam się, ja pokażę szefowi, że ja mam jaja, ja mogę jeszcze walczyć. Gotowanie to jest moje życie, szef. Proszę mi dać szansę. Szef bierze skrupulatnie tą swoją pęsetką do buzi moją szparażkę. To jest dla ciebie doprawione? Tak, szef, dla mnie to jest doprawione. Dla mnie też. Wreszcie wychodzą szparagi z moich rąk. Kto przygotowywał pierogi? Sylwia? Chciałem bardzo tutaj pani podziękować, bo naprawdę są pyszne. Krzysztof Ibisz pochwalił moje dania. Dziękuję bardzo. Za robotę. Ja w piekielnej kuchni poznałam mnóstwo sławnych osób. Dziękuję bardzo. Umarłam, że widzę ich na żywo. Przyniosłam desery. Dziękujemy bardzo. Smacznego życzę, dziękuję. Kura domowa się rozkręca. Ja już nie chcę siedzieć w swoim kurniku. Ja mogę tu zostać na tych salonach. Nie no, same bezcenne chwile mnie tu spotykają. Darek, Piotrek, rozdajcie czarne bluzy. Myślę, że moje dzieci wyciągną dużą naukę z tego, że nie warto się w życiu poddawać. Pierwsza czarna opaska w piekielnej kuchni. Sylwia? Dziękuję, szef. Że jeżeli człowiek jest zaangażowany, człowiek coś mocno wierzy i bardzo to kocha, to naprawdę może dojść daleko. Rób coś dla siebie, realizuj się. To daje najwięcej satysfakcji. Ja jestem głodna zwycięstwa. Sylwia, jak zobaczyłem cię pierwszy raz, nie dawałem ci cienia, szansy. Ale serce do gotowania masz ogromne. Jesteś w finale. Ja chciałam wszystkim, którzy we mnie nie wierzyli, utrzeć nos. Kura domowa może wyjść z domu i może zrobić coś więcej niż tylko gotowanie obiadków i przewijanie dzieci. No i się udało.